chance to take out Wolf was at the Tiergarten airstrip. 1845 hours. I didn't have much time. Stopping Wolf meant heading straight back into the heart of Berlin, with most of the city in ruins. The only location for the shot was right back where I started. I needed to get to the Brandenburg Gate. The city was on fire. The battle raging, like a vision of hell. And somewhere, in the middle of that firestorm, that bastard was gonna get in a plane and fly to safety, taking all the secrets of the rocket program to Moscow. Unless I could stop him. I taka będzie dzisiejsza nasza misja, także witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Rodak, a to jest Sniper Elite V2. Coś mi się tu z kabelkami podziało i coś mi się tu mikrofon chrzani. O, dobra, teraz powinno być dobrze. Halo, halo, już jestem. Tak, a więc wracamy tam, gdzie zaczęliśmy całą tę grę, czyli do Bramy Brandenburskiej. Mapa i cel, udaj się na plac brandenburski. Tu jest brama, a my mamy się udać tutaj i coś sobie postrzelać. Uzbrojenie, oczywiście się tutaj nic nie zmienia. Gewehr 43, czy tam jak to się... To jest niemiecki, tak? To powinno być Gewehr, Drei und 40, jakoś tak. Thompson oczywiście, Wellrod i dynamity, wszystko inne, granaty. Rozpoczynamy. Nowy cel, uda się na plac brandenburski. Ta misja będzie przechodzona na szybko. Nawet nie będę się starać chodzić po cichu. Ja wiem, że gra już tego mi nie daje takiej możliwości, żeby... Co? Po cichu? Gdzie tam? Jestem snajperem, ale żeby po cichu? A poza tym bardzo mi się śpieszy, bo za pół godziny dosłownie... Za pół godziny przyjeżdżają do mnie goście i nie mam tak zbytnio czasu. Hurra! Dobra, już tutaj jeden padł. Do widzenia. Tam widziałem jeszcze dwóch. Oni są albo głupi, albo naprawdę robię tutaj takie zamieszanie, że nie wiedzą, co się dzieje. A raczej to drugie. Tam jest jeden? Tak jest. Widziałem, jak się te... coś tam rusza. Nie znajdziecie mnie. Schowałem się za Fordem. Tutaj jest jakiś sekretny ten poziom. A co to? A mina, a miło. O, i sztabka złota. Bardzo fajnie. Jakaś kładka, kurde, podziemna. Nice. Gdzie tu są ludzie? Tutaj. Siema, ziom. Masz maskę, ale to ci nie pomoże. Dobra, przeładuj. Uda, tutaj te 34 z jakimiś wywalonymi tymi. Ja tutaj już szybko strzelam. Nie ma co się opierdzielać. Ta gra wymusza na mnie, żebym był dynamiczny. Po co się jakieś snajperskie przykazania typu bądź cichy, nie narażaj siebie i takie tam. Nie, strzelaj, może ci się uda. Strzelaj jak najwięcej, wywołaj chaos. Prędzej czy później i tak by mnie wykryli, więc wiecie. Wychyl się. Wychyl się, mówię. Tak się nie robi. On mnie oszukał. Dobra, ja tu się rozglądam po dachach, bo na pewno ktoś tutaj będzie. Przeczesać miejsce.
Jezus. No siema. Ale ma facet szczęście. No nieludzkie wręcz. Kurde, wydałem na niego więcej amunicji niż... Myślisz, że jesteś cwany, ziomek? Ja umiem korzystać z lunety w przeciwieństwie do ciebie. Ale cwany przeszedł do drugiego okna. Mnie można pomóc! Komuś się tu AI porąbało. Jakiś rekord świata robię. Gdzie? Tu! Chwila! Panowie! Siema! Widzicie? Po co być cichym? Gra nie lubi cichych snajperów. Miał szansę, mógł się wycofać. Mógł udawać martwego, ale cóż. Czy ktoś tu jest? Nie. Świetnie. Ktoś tu? Nie no, raczej nikogo tu nie ma, bo wszystkich wybiłem, ale wiecie, lepiej sprawdzić. Jest brama brandenburska. Ała. Naboje do Gewera, o, lubię to. Dobra. Pewne zapasy amunicji. Okej. Tam muszę się dostać. Wejść na szczyt bramy. Okej. Ale nie muszę się martwić, że... Jest czołg. Ale zaraz tego czołgu nie będzie. Proszę bardzo. Drugiego chyba nie ma. A się pomyl... A nie, to jest zniszczony, to okej. Dobra, wybijmy tutaj po prostu wszystkich. Będzie to trochę ciężkie, bo ich tu trochę jednak jest. Ale co, my nie damy rady. Ten granat nam nic nie zrobi. My już jesteśmy takim snajperem, że... Bitch, please. Gdzie jesteś? Dobra, widzę cię. Ja już jestem wprawiony. Jednak wiem już, jak snajperzy tak celują szybko. Tam jesteś? Nie, wydawało mi się. Oj, głupi, myślałeś, że Pepesza mnie zabije? Z takiej odległości. Niemcy odbijają bramę brandenburską. Ała, czy tam jest... Nie, na szczęście nie. Fuck. Gdzie? Dostał, ale chyba nie umarł. Mogłeś się wycofać, ziom. Mogłeś się wycofać. Albo wycofać się za inne okno. Jeszcze jeden. Dziwne, że przed każdym strzałem świeci im się luneta. Trochę takie nierealistyczne, ale rozumiem zabieg ludzi, no. Twórców. No, żeby nie było za ciężko. No, ten koleś to nawet taki trochę snajper z tej pepeszy miał. Snajperkę z tej pepeszy miał, no, ale... Wow. Halo. Proszę umierać. A nie straszyć ludzi. Jaki piękny w policzek dostał. Smotrite w oba!
Ja tak spojrzę na szybko na osiągnięcie, mam 50%, czyli to chyba jeszcze nie koniec gry. Ale co ja tam wiem? Wow, halo. Proszę umierać. Ładuj, Blaskowicz. Ty to zaraz wymordujesz całą armię czerwoną, jak będzie trzeba. A gdzie jest Rudy 102? No umieraj, no. Kurde. Dobra, w rękę i w dupę. No dobra, obezwładnienie. Ty już nawet nie wstawaj, bo ci się to na nic nie przyda. Wybiłem wszystkich? Tak, muzyka się uspokoiła. Fajnie. A jednak nie. A, zabierzcie mnie stąd. No dobra, to ty umrzesz jeszcze. Zabiorę amunicję, przeszukam zwłoki, gdzie Rosjanie magicznie będą mieli naboje do Gewera. Oni wiedzą, jakie naboje są dobre. Czy to jest Rudy 102? Nie, 313. Cóż. Trudno. Tutaj. Co to jest? Aha, tutaj te worek ze zwłokami. I sztabka złota. Ja myślę, że tu co to? Jakiś niedźwiedź tutaj leży, czy co? O Boże, jak się tekstury nie wczytały. O. Koniec misji? Nie. Ale chyba nie mam jakiegoś limitu czasu. Na wszelki wypadek będę biec. Koleś tak zobaczył. A gdzie są wszyscy żołnierze? Dobra, naboje do Gewera. Gdzie mam teraz wejść? A tu, dobra. To cisnę. Akurat brama Brandenburska się zawaliła tak, żeby idealnie można było po nią wejść. Po niej wejść. No. Nowy cel. A to on tam. Dobra, trafiony. Legendarny snajper, odblokowano osiągnięcie. Oh, baby. Złamał mu się jeszcze kark. Piękne. A tam kolumna zwycięstwa w tle. Brawo, Blaskowicz. Dobrze wykonana robota. Koniec misji. Battle of Berlin ended at 8:23 the next morning, May 2nd, 1945. When Commander General Weidling submitted the surrender of German forces to General Chukov of the Red Army. Within a few days, the war ended. But already, a new war was beginning, the Cold War. And I was its first soldier. Koniec. No cóż. No więc tak. Koniec Sniper Elite V2. No co mogę powiedzieć? No gra początkowo zakładała, że będziemy snajperem. I gdzieś tak w środku gry odeszli od tego kontekstu, że będziemy sobie snajperem. I powiedziała sobie, że będziemy komandosem, Marines. Członkiem Marine, Rangersem. I zachowała nas przez pierwsze tam te kilka godzin, ile ja łącznie grałem w snajpera? 8 godzin. Przez te 4-3 godziny gra utrzymywała nas w takim toku, że jesteśmy śmiertelni, bo umierałem dość często, że jest trudno i że musisz grać po cichu, żeby cokolwiek ugrać. Po cichu, ewentualnie wybijać każdego pojedynczo, systematycznie. Gdzieś tak w środku gry role się odwróciły i to my z
takiego snajpera, którego może zabić dwóch Niemców, strzelając do niego, staliśmy się właściwie maszyną do zabijania. Dostaliśmy tego Gewehra, Drei und 40, czy tam Mosina, i zaczęliśmy tak mordować, że to głowa mała. To każdy strzał kończył się natychmiastowo zgonem przeciwnika. I nasze misje już się nie ograniczały do tego, że no to tam przejdziemy przez ulicę i rozwalimy tygrysa epickim strzałem w bak. Okej, to jeszcze zrozumiem, to jest epickie, nie zabiliśmy dużo Niemców, mieliśmy dobrą pozycję, ale kurwa, jak jesteśmy w otwartym polu, strzelają do nas z każdej strony i my to przeżywamy. Co więcej, jeszcze biegniemy na szczyt bramy brandenburskiej, zestrzeliwujemy jadącego jeepa. No to ta gra stała się za bardzo nas sterminatorowała. Staliśmy się za bardzo OP, moim zdaniem przynajmniej. Nie wiem jak wam, ale tak w środku gry, ze Sniper Elite to się przerodziło w Call of Duty. Czy innego Battlefielda. Grało mi się, no nie powiem, przyjemnie mi się grało. Ale fabuła też jakaś taka nieporywająca. No, wiecie, no, idziesz, masz rozkaz zabić wszystkich tych naukowców i tych oficerów wyższych niemieckich. No i tyle, no, żadnych cliffhangerów. Jedyny cliffhanger to był jakoś tam z tą V2, co musieliśmy ją zabić, zniszczyć, jak odlatywała. No to było fajne, ale znowu w tej V2 to mieliśmy wyraźny rozkaz. Utrzymuj pozycję i czekaj na zakończenie tankowania. To widzieliście. Ja tam czekałem. Aż w końcu się wkurwiłem, bo ile można czekać? Strzeliłem i wtedy rozpoczęło się nagle tankowanie. Ta gra wymusiła na nas w późniejszych fazach, żebyśmy grali jak najostrzej. Nie po cichu, tylko bardzo głośno i bardzo tak brawurowo. To mi się nie podobało. Dlatego ja przyznaję Sniper Elite V2 ocenę 6,5 na 10. Trochę krótka. Fabuła taka sobie. No dobra, podciągnę to pod 7, bo fajne te rentgeny były. Rentgeny. I finishery. Misje też takie powtarzalne bardzo. No idź, zabij, potem zabij kogoś tam. I na końcu jeszcze zestrzel czołgi. I koniec misji. No cóż, no... to by było na tyle. Podzielcie się swoimi opiniami, co sądzicie o tej grze. W moim wykonaniu, ogólnie o grze. Jeżeli ktokolwiek to jeszcze oglądał. A ja się będę żegnać. Także dzięki wam za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Widzimy się w następnej serii. Która będzie niedługo. Adios.